Na początek zwyczajowe ogłoszenia. Zapraszam do wsparcia zrzutki na publikację książki o robotniczej Warszawie 1918-1939. Adres do projektu jak zwykle na ekranie oraz w opisie filmu. Zachęcam również do odwiedzenia Targów Książki Historycznej w sobotę 26 listopada. Będę o godzinie 16 czekał na Was na stoisku tygodnika Przegląd numer 26. Targi Książki Historycznej odbywają się w Arkadach Kubickiego, Zamku Królewskiego w Warszawie. W dzisiejszym felietonie temat zaproponowany przez jednego z subskrybentów. Polska jest krajem ekspertów. Rozpoczął się mundial, więc obecnie wszyscy wiedzą, jak prowadzić reprezentację narodową w piłce nożnej. Są światowej klasy trenerami. Wcześniej nasz kraj był światowym centrum ekspertów od pocisków rakietowych, a jeszcze wcześniej najwyższej klasy epidemiologów. Do wszechstronnego grona eksperckiego dołączył niejaki Koroluk, posiadający dosyć popularny kanał na YouTubie. On tym razem postanowił pokazać, że zna się na wszystkim, włącznie z historią, a raczej polityką historyczną. Efekt niestety podobny jak w przypadku innych takich specjalistów w stylu wujcia z wesela. Miało być z przytupem, wyszło nie znam się, ale się wypowiem, no ale do rzeczy. W topę youtuber Koroluk zaliczył przy materiale o wszelkich grzechach lewicy. Mniej lub bardziej słusznie punktuje działania tak zwanej parlamentarnej lewicy, ja jednak zajmę się fragmentem o polityce historycznej. Koroluk określa młodzieżówkę lewicy, Federację Młodych Socjaldemokratów, mianem Federacji Młodych Stalinistów. A więc, stalinizm według encyklopedii PWN to system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym ukształtowany w okresie, gdy WKPB i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rządził po dyktatorsku Józef Stalin i jego załóżnicy, narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania. Zarzut jest więc poważny. Koroluk ma, podobnie jak różni prawicowi antykomuniści, obsesję, a może coś jest na rzeczy, może sensowne jest widzenie tutaj tego Stalina. Przyjrzyjmy się dowodom owego stalinizmu Federacji Młodych Socjaldemokratów. Dla youtubera dowodem jest wpis z mediów społecznościowych z okazji wyboru Bolesława Bieruta na prezydenta Polski, rzekomo stanowiący laurkę na jego cześć. Więc objawem stalinizmu jest napisanie, iż za czasów Bieruta doszło do odbudowy kraju po II wojnie światowej i podkreślenie, że był on postacią kontrowersyjną. No, Koroluk, jak wielu innych liberałów z uproszczonym obrazem świata, niespecjalnie łapie historię. Na przykład nie może mu przejść do głowy, że ta sama postać może mieć na koncie wielkie zasługi, a jednocześnie wielkie wady. Gdy ktoś powie, że za Bieruta coś odbudowana, włącza się hur, duru, gabuga, Stalin, miliony ofiar komunizmu. Tymczasem Bolesław Bierut był postacią wielowymiarową. Czy ze względu na to, że odpowiada za represje stalinowskiego okresu Polski Ludowej, mamy odrzucić warszawską spółdzielnię mieszkaniową i tak zwany dekret Bieruta o nacjonalizacji gruntów na terenie miasta, bez którego odbudowa Warszawy byłaby niemożliwa? No chyba raczej nie. Korolukowi nie mieści się też w głowie fakt, że młodzieżówka razem chwali socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, ponieważ, cytuję, prominentnym działaczem SDKP, youtuber nie umiał prawidłowo rozwinąć, podać skrótu nazwy tej partii, no ale to już pominimy milczeniem, był bolszewicki zbrodniarz Feliks Dzierżyński, a SDKP sprzeciwiała się niepodległości Polski. Po pierwsze, mamy tu cherry picking. Koroluk, podobnie jak wielu innych manipulatorów, dobrał sobie z historii, co mu pasuje, albo raczej co wydaje mu się, że pasuje, całą resztę odrzucił. Na początek ten sprzeciw wobec niepodległości Polski. Koroluk zupełnie nie rozumie idei internacjonalizmu. Dosyć dziwne w przypadku liberała, czy też lipka, jak to się powszechnie określa, który tak właśnie międzynarodowo rozumie kontekst polityczny i społeczny. Nie łapie też kontekstu działania socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
Zatem przechodząc do programu tej partii z 1906 roku, myślę, że najlepiej tutaj będą świadczyć cytaty z materiałów źródłowych. Gdyby więc proletariat polski był dziś niepodwładnym rosyjskiemu rządowi, lecz żył w niepodległej Polsce, to państwo polskie byłoby dla niego takim samym piekłem kapitalistycznym, jak jest dziś wszelkie inne państwo dla klasy robotniczej. I dalej w tym samym dokumencie. Odbudowanie Polski jest dziś już samo przez się mrzonką. Niepodległa Polska była państwem szlachty i została rozdzielona przez Rosję, Prusy i Austrię, jeszcze zanim powstały w Polsce pierwsze początki nowożytnej produkcji kapitalistycznej. Tak więc w okresie rewolucji 1905 roku ugrupowanie postawiło przede wszystkim na walkę o prawa robotników, ponieważ powstanie niepodległej Polski wydawało się wówczas mrzonką i tym pozostawało aż do wojny światowej, która zmieniła układ sił. SDKPiL sprzeciwiała się za to na przykład rusyfikacji czy germanizacji Polaków i broniła ich odrębności językowej czy kulturowej. O tym, że szkodliwe było oddzielenie Polski takie nagłe w roku 1918, najlepiej świadczą wyniki gospodarcze tego nowego państwa, które utraciło poprzednie rynki zbytu, powiązania gospodarcze. Los proletariatu w stosunku nawet do lat przedwojennych jednak się pogorszył i bieda była większa niż przed I wojną światową. Natomiast jeśli chodzi o sprawy rusyfikacji, germanizacji i kwestii kulturowych, no polecam broszurę Róży Luksemburg w obronie narodowości. Link zarówno do broszury, jak i do dokumentu programowego SDKPiL znajdziecie w opisie tego filmu. Tezy broszury przeczą temu, co Koroluk mówi, że SDKPiL była przeciwko polskości. A teraz ten nieszczęsny bolszewicki zbrodniarz Feliks Dzierżyński, wybrany tylko i wyłącznie chyba po to, aby pasował pod z góry założoną tezę. Róża Luksemburg, główną ideolożkę SDKPiL, byłoby bowiem już trudniej zaatakować. Dzierżyński, podobnie jak Bierut, wywołuje u prawicy oraz Lipków syndrom hurdur miliard ofiar komunizmu. Tymczasem to również jest postać wielowymiarowa. Rewolucjonista roku 1905, uczestnik protestów i demonstracji. Wielokrotnie sam był więziony. W roku 1917, po rewolucji październikowej, organizował Wszechrosyjską Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Spekulacją, tak zwaną Czeka. Niby się zgadza, prawda? Zbrodniarz bolszewicki, szef policji, masowy morderca i tak dalej, i tak dalej. Jest pewne spore ale. Kontekst historyczny. W roku 1917 trwała, jakby ktoś nie wiedział, wojna domowa na terenie dawnego Imperium Rosyjskiego. Po pierwsze, Czeka nie była złożona z bandy wiecznie pijanych degeneratów, jak ją dzisiaj przedstawiają polskie produkcje pseudohistoryczne, propagandowe. Początkowo służba ta składała się z przedstawicieli różnych ruchów rewolucyjnych, nie tylko bolszewików, ale również na przykład lewicowych eserowców. Po drugie, swoimi policjami politycznymi czy czymś w tym rodzaju dysponowały wszystkie główne siły wojny domowej, włącznie na przykład z anarchistami. W porównaniu z siłami białych oraz ich represjami działania Czeka można uznać, przynajmniej na tym etapie wstępnym, za umiarkowane. Bolszewikom chodziło bowiem o to, aby nie zniechęcić do siebie ogółu chłopów i robotników. Lenin z początku miał obawy, że rewolucja może nie przetrwać dłużej niż trwała na przykład Komuna Paryska i zostanie zdławiona przez różne siły interwentów oraz działania Armii Białych. Czy to oznacza, że Czeka to była grupka miłych intelektualistów, którzy wszystkich głaskali po główkach? Nie. Czy to oznacza, że Dzierżyński nie jest kontrowersyjny, ależ skąd? Jego ocena nie jest jednoznaczna, bo brał udział też w represjach wobec rewolucjonistów,
Ale czy za te działania winić socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy? No, raczej wątpię. To by było tak, jakby, nie wiem, winić konspirację podczas II wojny światowej za zbrodnie tak zwanych żołnierzy wyklętych, bo niektórzy wywodzili się właśnie z konspiracji. Więc te... Zasada następstwa wydarzeń i przemian postaci, no może Lipkom ciężko jest ją zrozumieć, ale dla historii ona jest bardzo ważna dla zrozumienia pewnych procesów społecznych i też oceny tych ludzi. W krytykowanym wpisie zresztą Młodzi Razem w ogóle do Dzierżyńskiego się nie odwoływali, więc jego tutaj przywołanie to jest tylko i wyłącznie właśnie cherry picking ze strony Koroluka. Z Koroluka wybija również lipkowy antykomunizm, gdy atakuje Włodzimierza Czarzastego za to, iż powiedział, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Panie Koroluk, gdyby nie Armia Czerwona, to byłby pan niewolnikiem niemieckiej rasy panów. Ewentualnie rasa panów zrobiłaby z pana sobie mydło. Więc nie bełkocz pan bzdur o zamianie jednej okupacji na drugą, ponieważ mimo wszystko, mimo wszelkich wad, to ta armia uratowała polskiemu społeczeństwu życie. Warto sobie przestudiować w niemieckich planach, jakie miejsce Słowianom, Polakom przeznaczono w nowej właśnie tej III Rzeszy po zwycięskiej wojnie. Bardzo lipkowe jest również rozumienie przez Koroluka epoki Gierka. Otóż przyszedł Gierek, nabrał kredytów, zniszczył gospodarkę długami, jest pamiętany jako fajny, bo dzięki tym kredytom dużo wybudował, rozdawał kasę, szastał pieniędzmi. Wyjaśnienie proste niczym budowa cepa i tyleż rozumne. Otóż zapomina Koroluk o kilku ważnych sprawach. Wprawdzie w trakcie epoki Gierka narastał globalny kryzys, tak zwany naftowy, po wojnie Jom Kippur między Izraelem i państwami arabskimi. Ja tu nie będę wchodził w szczegóły, po prostu załamała się koniunktura w państwach kapitalistycznych. Tak więc inwestycje Gierka zakończyły się wielkimi długami nie przez to, że działania władz były jakoś od początku absurdalne, tylko plan spłaty zadłużenia z zysków ze sprzedaży wytworzonych dóbr na Zachód po prostu się nie udał. Zachód miał swoje problemy i nie chciał kupować polskich produktów, a jeśli już chciał, to po takich cenach, że zdobyte fundusze nie starczały nawet na bieżącą obsługę zadłużenia. Badacze, na przykład profesor Jacek Tittenbrun, wymieniają jako powody również inwestowanie w kapitałochłonny przemysł ciężki. To jednak wynikało również z kontekstu trwającej zimnej wojny. Częściowo zostało na Gierku wymuszone przez czynniki zewnętrzne. Co by Gierek nie starał się zrobić, to i tak Związek Radziecki, czy też Międzynarodowy Układ, no, zmuszał go do tego, aby przynajmniej część pieniędzy inwestować w takie branże przemysłu, które mają znaczenie militarne. Koroluk mówi, że w roku 1981 ogłoszona została przez Wojciecha Jaruzelskiego niewypłacalność kraju. Tak, to był jednak przynajmniej częściowo skutek globalnego kryzysu. Faktem jest jednak, że do dziś duża część społeczeństwa mieszka na przykład w budynkach wzniesionych w epoce Gierka. Wiele budowli użyteczności publicznej to również budowy z czasów Gierka. Według Koroluka to mit, a co najmniej manipulacja. Przywołuję dane, według których w roku 2003 oddano większą powierzchnię mieszkań w kilometrach kwadratowych. Nie dodaję jednak, że rok ten to jeden z okresów wzrastającej spekulacji mieszkaniowej, poprawy koniunktury związanej m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ani słowa również o strukturze oddawanych mieszkań. Obecnie większość stanowią deweloperskie na użytek prywatny, często duże i luksusowe, niedostępne dla przeciętnych obywateli. Liczba oddawanych lokali spółdzielczych i komunalnych maleje albo przynajmniej kształtuje się na bardzo niskim poziomie.
w czasach Gierka mieszkanie dla młodych było bardziej dostępne niż obecnie. Nie trzeba było brać kredytu na kilkadziesiąt lat. Nie było też mieszkań bez ludzi kupowanych jako inwestycje kapitału lub zbyt drogich, aby ktoś je kupił. Obecnie nawet 40% lokali budowanych przez deweloperów jest kupowanych przez inwestorów instytucjonalnych pod wynajem lub jedynie jako lokata kapitału. W wyniku tego, że nie ma podatku katastralnego, to te mieszkania mogą sobie nawet stać latami puste i czekać, aż ich cena wzrośnie, żeby później zostać sprzedane z zyskiem. Tak więc, panie Koroluk, zamiast strugać kolejnego eksperta od wszystkiego, warto jednak uznać, że pewne mity lipkowe oraz manipulacje nie wytrzymują konfrontacji z faktami historycznymi. Może lepiej, aby zostawił pan historię i ocenę jej komuś, kto zna się na tym lepiej. Tyle na dzisiaj. Jeśli będziecie chcieli, w kolejnym materiale mogę zająć się manipulacjami, które Koroluk popełnił, starając się centrystycznie ocenić tak zwany plan Balcerowicza. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Zachęcam do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona, subskrybowania, polubiania, jak również komentowania tego i innych materiałów. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia za tydzień.